Cześć, z tej strony Pudy Ninja i witam was w kolejnym odcinku z Paczek od Widzów. I dzisiaj jest chyba największa paczka, jaką kiedykolwiek dostałem, więc nie wiem, jak się za nią tutaj zabrać. Chyba od tej strony. Z racji, iż jest ona taka wielka, to postanowiłem, że ten odcinek nagram właśnie w takim stylu, że ja tutaj będę siedział i stąd będę tą paczkę otwierał. Więc możecie w ankiecie, w karcie zagłosować. Jaki styl bardziej wam się podoba, czy jak ja siedzę tutaj gdzie siedzę, czy taki jak po prostu był do tej pory, czyli że widzieliście jedynie paczkę. Okej, okay, udało się po męczarni totalnej. Gruba paczucha od Abacusa TV, jeszcze nie wspomniałem w tym odcinku. No i wow, nieźle się to prezentuje. No ale zacznijmy od listu, żeby było tak kulturalnie. Witaj Dawidzie, to moja kolejna paczka ode mnie. Mam nadzieję, że ci się spodoba, w paczce znajdziesz minifigurki Lego, trochę elementów. Zestaw, który już mam, dostałem go na urodziny od kolegi. 3 saszetki minifigurek Lego Harry Potter. Sorry za otwarty, musiałem się upewnić, co tam jest. Okej, okay, ale w każdym razie kozak, że są aż 3. List, mały donate. Przepraszam, że w paczce było tak mało słodyczy. No ja tutaj widzę słodycze, ale to nie musisz przepraszać. Miejsce na ocenę, podpis Abacus. Oczywiście ocenimy na końcu, tak jak to zawsze robię. I dobra, mamy saszetkę pierwszą z Harry Pottera. Pierwsza saszeteczka i tu mamy jeszcze dodatkowo jakąś figureczkę rzuconą. Więc myślę, że nie będziemy tego zostawiać na później, tylko po prostu sobie to... Już wyjmiemy wszystko i zbudujemy sobie naszego Dumbledorka. Tu mamy jeszcze jedną figureczkę, ale to zaraz. Najpierw wyjmiemy wszystko i potem z innej perspektywy, z takiej ładniejszej wam wszystko przedstawię. Dalej mam jakieś mnóstwo figurek, to też sobie potem otworzymy. Tutaj jest coś z City, nie wiem czy to nie jest przypadkiem jakiś mały helikopter, bo chyba tak. Kolejne dwie saszetki, karty ze Star Wars. Kolejne elementy, no to same klocki w tej paczce. To jakiś zestaw ze Star Wars? Czy z czym? Z czego to jest? Nie. Kolejne elementy, same klocuchy. Dużo pieniędzy w drobniakach. Haribo, za które przepraszam, że jest mało słodyczy, ale są żelki. Żelki są najważniejsze. I ostatnia rzecz. Największa, najlepsza i w sumie najciekawsza w tej paczce chyba. Zestaw z Ninjago. Wow. Kozak. Kozacki secik. Na szczęście go nie mam. Mega. Dzięki wielkie. Bardzo, ale to bardzo ci dziękuję za ten zestaw. To nie wiem, jak ci po prostu za niego podziękować, ale kozak. Dzięki wielkie. Teraz przeniesiemy się na inną perspektywę, bo pudełko już jest puste. I otworzymy sobie wszystkie tamte klocuchy. Oglądniemy, co tam nam wysłał. No, a więc... Zmiana kadru. Okej, więc zabieramy się. Myślę, że zaczniemy od saszetek z Harry Pottera. Więc tak jak już przed chwilą sobie to otworzyliśmy, mamy Dumbledorka. Z talerzem, różdżkami, ale ogólnie minifigureczka naprawdę kozak. Świetnie mi tutaj ją trafiłeś, czy wymacałeś, nie wiem jak te figureczki kupywałeś. W każdym razie kozacka, dzięki wielkie. Otworzymy sobie kolejną saszeteczkę. Okej, okay, otwieramy sobie kolejną saszetkę. Zaraz przejdziemy do tej tutaj figureczki, ale najpierw Harry Potter. Okej, okay, tu mamy jakiegoś gostka z Hogwartu, nie wiem jak się nazywa, fanem Harry Pottera nie jestem, więc nie wiem. Ma on też flagę, no i różdżki standardowo. Więc została nam jeszcze trzecia saszetka z Harry Pottera. Trzecia i zarazem ostatnia saszetka z Harry Pottera. Otwieramy, standardowo w tamtym woreczku również była inna minifigurka. I tutaj mamy tę samą minifigurkę co wcześniej. Fajnie, że ta minifigurka ma te małe, nowe już, ruszane nóżki. Okej, okay, więc minifigureczki z Harry Pottera są za nami, więc już z automatu ci za nie dziękuję. Teraz przejdziemy sobie do... Myślę, że policzymy sobie pieniądze. Policzmy, ile donata jest tutaj w tym woreczku od Abacusa. No więc cięcie. Okej, okay, więc policzyłem wszystko i mamy tutaj 12 zł.
Bardzo ci za to dziękuję. Pójdzie na konkurs na najlepszą paczkę od widza 2019. No i teraz w sumie pozostały same klocki. Jeszcze karty ze Star Warsów oraz z Ninjago, więc można to w sumie by wyjąć, bo czemu by nie? Okej, mamy błyszczące. Myślałem, że same błyszczące będą. No, troszeczkę kart. Tu mamy jedną ze Star Wars i pozostałe są z Ninjago. Więc bardzo ci za te karty dziękuję. Pójdą one sobie tam do kolekcji. Tu w saszetce z Harry Pottera była dorzucona taka minifigurka. Dołączony jest również taki minigun, jeżeli tak to można nazwać, oraz taki pomarańczowy motocykl. Kozak, ta figureczka jest akurat ten motorek, więc za to ci dziękuję. I lecimy dalej. Okej, w kolejnej saszetce znalazłem to. I wydaje mi się, że to jest ze Star Wars. I to raczej na 100% jest ze Star Wars. I mam wrażenie, że na tym jeździły droidy. Tak mi się wydaje, więc jeżeli znacie się bardziej na Star Wars, to mnie poprawcie. No, fajny secik. Kolejna saszetka zawiera elementy. Bardzo dużo elementów, więc nie będę omawiał każdego z nich. A wy macie tutaj zestawienie absolutnie wszystkich. Bardzo ci za to dziękuję, bo tutaj jest naprawdę dużo kozackich elementów. Naprawdę takich, które bardzo, ale to bardzo wzmocnią i ubogacą moją kolekcję akcesorii dla minifigurek. Zostały nam jeszcze 4 saszetki z klockami, więc ja nie wiem, jak długo mi z tym odcinkiem zejdzie. Ale dobra, mamy tutaj wojownika, rekinka, kapitana, jak zwał, tak zwał, z Lego Ninjago Movie. Bardzo, bardzo fajna minifigurka, torsik naprawdę unikatowy, wszystko tu jest po prostu świetne. Szturmowiec z Lego Star Wars. Jay, którego mam już 2 sztuki, więc ja nie wiem, co będę robił z tymi Jayami, skoro teraz jest ich już 3. Batman, swoją drogą bardzo ładny Batman. Mamy chyba Harry'ego Pottera i to jeszcze chyba tą starą wersję skróconego o głowę niestety. Lizaru, czy jakoś tak, któregoś z tych po prostu węży ja do zębów. Bardzo fajna minifigureczka, też wąż. Rekin, ach, jak ja kocham zwierzęta z Lego City. I chyba to, co jest tutaj najsłodsze w tej paczce, oprócz żelków, to ten piesek. Świetny. Gdzieś tutaj jeszcze był taki szturmowiec. Nie wiem, w której saszetce, bo mi wyleciał. Ale no też kozacka minifigureczka. Czas na minivóz strażacki. Uhu, wraz ze strażakiem. Autko mega mi się podoba, no jest po prostu kozackie. Czyż nie? Powoli zbliżamy się do końca, bo już przedostatnia saszetka. I jest to helikopter z Lego City Policja. Więc mamy minifigurkę policjanta, ja teraz to szybko zbuduję. Dobra, słuchajcie, totalnie miałem pomysł, jak to zbudować. Jestem tak leniwy, że nie chciałem się sprawdzać na internecie, ale po nagraniu odcinka sobie sprawdzę, jak to powinno być. I zbuduję na pewno tak, jak... powinno być. No ale w każdym razie bardzo ci dziękuję, bo naprawdę super mini secik. Okej, przyszedł czas na ostatnią saszetkę. A jest to bodajże taki mini kurczak AT-AT, coś takiego. Tak, AT-AT ze Star Wars. Secik pierwsza klasa. Dzięki, a teraz przejdziemy sobie do szybkiego podsumowania. A więc od Abacusa dostałem słodycze. 12 zł w donacie, list, zestaw z Lego Ninjago i masę klocków. Bardzo, ale to bardzo Abacus ci dziękuję, bo to jest chyba jedna z największych paczek. Nie wiem, czy nawet nie największa paczka, jaką kiedykolwiek dostałem. Kanał Abacusa macie tutaj w karcie, możecie na niego wbić. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, narka.